dniu dzisiejszym chcielibyśmy pokazać Wam, czym tak naprawdę są święta. Jest to taki wieczór w roku, kiedy do ludzi dociera wyjątkowo wyraźnie myśl, że stanowią rodzinę. Kiedy każdy przeżywa taką chwilę osobliwą, której czuje się wszystkim bliski. Dzień wigilijny, wieczór wigilijny, noc, w której Bóg stał się człowiekiem i znalazł się wśród nas. Śpiewała
światło świecz, światło świeczek na choince. To światło jest symbolem Chrystusa, który jest światłością świata. Z Ewangelii świętego Jana. Ja jestem światłością świata. Światło Chrystusa. Oświeć nas, Panie, tym światłem, którym w chwili Twojego narodzenia ukazali się pasterzom aniołowie. A czym są kolędy? Kolędy wyrosły ze starochrześcijańskiej pieśni narodzenia. Jest to stary, piękny zwyczaj naszej polskiej tradycji. Opiewa on narodziny Boga, człowieka. Kolędy wyrosły się nierozerwalnie z dziejami narodu. Towarzyszyły one Polakom nie tylko w dni świątecznych domach, ale także w poradzinie. Przeciwna jest ta polska kolęda. Jest w niej dostojność i skupienie ducha. Bujny temperament i zaduma. Tęsknota, jest grzewność i czułość. Jest humor, jest werwa i zamaszystość. Dlatego śpiewajmy je wszyscy i wszędzie. W kościele i w domu, w mieście i na wsi. Śpiewajmy je w każdym nastroju, bo do każdego znajdzie się odpowiednią treść i melodię.
na wyjątkową czterech światów. Za to mówiłaś na całym chrześcijańskim świecie. Ty znakiem siły życiowej i symbolem radości. Należy ona jednak do zwyczaju pruskiego i pojawiła się na ziemiach polskich dopiero w pierwszej połowie XIX wieku wraz z zaborcą. Jeżeli choinka, to potem nie może zabraknąć tajemniczych kolorowych podarków. Składanie sobie podarków jest moim zwyczajem, ale niekiedy i kosztownym. Dziś proponuję upominki inne. Przyjazny uśmiech przy codziennej pracy, słowa uznania dla tego, co dobrego uczynił ten mały i ten dorosły. Drogą przysłuchę myśliwemu, serdeczne uścisk dłoni. A teraz pomyśl sam, ile można uczynić mały gest dobroci wobec innych. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad grzechy wsyto za nazwą wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie.
macie okazję, macie dzielić się miłością, dobrocią i chlebem od Boga. Gest łamania się upadkiem przypomina, że poza zwykłym porządkiem życia, którym jest niezgoda, jest jeszcze inny świat. Świat miłości, wyrozumiałości i przebaczenia. A Wigilia jest ich świętem. Cicho leży na obrusie, jak Ty, Jezus, w swojej stajence. I tak wiele do nas mówi, kiedy go weźmiemy w ręce. Gdy podajemy go bliźniemu, pchnij w tropnieją wszystkie lody. Już sam gest jest przebaczeniem, budowaniem mostu drogi. Nie potrzeba słów w ogóle, bo niepełne są radości. Dziwna moc białego chleba nakłania nas do miłości. Przy choince, przy polęcie, otwieram Ci serce, Panie. Przełamuję wielką wartę. Niech się słowo ciała zbawi. Wesołych świąt, bez martwień, z barszczem, z karpiem i z grzybami. Z gościem, co niesie szczęście. Czekajmy przecież miejsce. Wesołych świąt, niech się znuje kolęda i gałązki świerkowe, niech wam pachną na zdrowie. Wesołych świąt, a z gwiazdką, pod świeczem płyną jasną, życzcie sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Brawo! Była taka sytuacja kiedyś, jak ksiądz i radni jechali samochodem.
i jeden za szybko jechał i za tym drugi i mieli czołowe zderzenie. Wysiadają, trzęsają się z tego samochodu, patrzą, samochody tylko już do kasacji. Już się do niczego nie nadają. No i rabin mówi, no znak od Boga, tak, musimy się w końcu pojednać. Nasze religie nie mogą dalej walczyć ze sobą. Ksiądz mówi, tak, tak, podajmy sobie ręce na znak pokoju. Nie? A rabin mówi, po co ręce? Ja mam tu piersiówkę. Wyciągnę piersiówkę, wypijmy na znak pokoju. I podaję księdzu tę piersiówkę. Ksiądz w ogóle głębokiej głębokiej mówi, to dobra religia. Wypił i podaje rabinowi. I mówi, no to weź teraz ty. A mówi, nie, nie, ja poczekam, aż policja przyjedzie. Franciszek z tego bogatego rodu i coś chce. A biskupie,
powiedz mu, że się modlę, nie mam czasu teraz. Nie? No i ten sekretarz zszedł na dół i mówi: Ekscelencja się teraz modli, proszę nie przeszkadzać. Nie? I ale gdy ten ojciec nastawał, żeby ten biskup zszedł i osądził tego człowieka, Franciszka, jego syna, to ekscelencja właśnie wyrzucił, przykrył matko, żeby nie wystygło, schodzi na dół i mówi: jak śmiesz przeszkadzać mi w modlitwie? Nie? A jeszcze twarz ocierał i spuszczył, nie co ja. I w ten sposób właśnie dowiedział się, że zapytał świętego Franciszka: co ty chcesz? Nic. A ojciec go oskarżał, że trwoni jego majątek. No to biskup nakazał mu opracować to wszystko, oddać. Wtedy Franciszek, jak zapewne wiemy, zrzucił wszystkie szaty z siebie, powiedział, że nie ma ojca i odszedł. I kochani, w ten sposób Bóg wzbudził ducha w Kościele, gdyż Franciszek miał jeszcze taką wizję, że ten bogaty Kościół jest podtrzymywany tylko przez Matkę Bożą i że zaraz się zawali. Zobaczcie, jak jest taki ciężki czas, Bóg wzbudza ducha w Kościele, żeby go ratować. I tak samo zapewne dzisiaj w was, w waszych sercach, Bóg wzbudza swojego ducha, żebyście się zastanowili, czy te święta, to te święta narodzi się też Bóg w waszych serduszkach. Czy jesteś pojednany, pojednana z Panem Bogiem? Czy te święta to nie będzie tylko, że prezenty, albo jakieś upominki dla drugiej osoby, albo dobre słowo, o wszystkim się zapomni i święta, a tak naprawdę dobrze nie skorzystasz. Dlatego zapraszam Cię do kościoła, do spowiedzi, żebyś przyszedł, skorzystał. I wczoraj właśnie zastanawiałem się, co Wam powiem, czytałem jedno świadectwo młodego chłopaka, pewnie takiego jak Wy, albo takiego jak ja. Nie. I ten młody chłopiec opowiadał, że trwał grzechu ciężki od paru lat, bardzo się wstydził, ale bardzo się wstydził z nim wyspowiadać, ale właśnie pomimo, że odchodził od kościoła, i tak jego sumienie mu to wyrzucało, gdyż to nasze sumienie to jest sanktuarium, którym przemawia sam Bóg. I dlatego jak ci wyrzuca Pan Bóg coś, i do spowiedzi, i pooczyć swoją duszę. Mój proboszcz, tak, z tej parafii Matki Bożej, był egzorcystą. I właśnie on wie, że korzystanie, on mówi wprost, korzystanie z sakramentu regularnym tyle pomaga człowiekowi, że człowiek już nie potrzebuje nawet psychologa. Bo Bóg właśnie leczy tę jego duszę. Dlatego zapraszam Cię serdecznie, jeśli jeszcze nie skorzystałeś z sakramentu spowiedzi, gdzie ostatni czas, ostatni dzwonek, z proboszczem już mówiliśmy, że przejdziemy do konfesjonału po wieczornej mszy świętej i do ostatniej osoby, żebyście byli gotowi na święta. Dziękuję. Thank you.